A ty gdzie znowu jedziesz, pacanie jeden? Do miasta z Bogdanem. I co wy tam w tym mieście, dupy wołowe? Czego ty tam będziesz szukać? Gdzie w domu gubisz? Ciebie nawet inwentarz nie szanuje. Prosiaka? Masz już ich 16. Tylko prosiaki, Karol, Karol i prosiaki. Niczego w domu nie słyszę, tylko Karol i prosiaki. A ty na pewno do miasta chcesz jechać? A może ja też bym chciała do miasta, ale o tym nie pomyśli, grucha jedna. Nie stawiać co, bo się potkniesz. O, już się potknąłeś, ty. Boże, że ja to za te gruchy wyszłam. O, ty ryju świński. Ty ślamazaro, ty. Karol, ani mi się masz wyjeżdżać. Stój! Mówię ci, stój! Karol, ja ci nogi z dupy powyrywam. Gdzie? Wracaj! Kartofle zostawiłeś na talerzu. Wracaj, zjedz to zaraz. Bogdan, jak wrócisz, będziesz miał spakowaną walizkę i te twoje prosiaki też będą spakowane. Psia ich mać. Psiego mać! Ano, cześć Bogdan! Cześć. No jak tam było? No wiesz, w porządku, po prostu powiedziałem swoje, muszę jechać i koniec, nie? Wlałem pięścią w stół i kurczę, wiesz, i ani drgnęła, no. A u ciebie jak? A ja przytuliłem ją i od razu zrozumiała. A no i ty to facet jesteś, no? No jestem facet, no, ty też. No ty facet, ja facet, po prostu faceci. Normalnie, wiesz, dwóch facetów, po prostu takich jak my, to po prostu ani trzech, ani czterech nie znamy. No to co z tym prosiakiem? Ach, bazar dopiero za 2 godziny otwierają. To co? Może dziewczynę jakąś? Tylko jak? To czasami może być takie, wiesz, proste, nie? Idzie dziewczyna, a ty po prostu do niej tylko krzykniesz: hej, dziewczyno! Nie? To wystarczy tylko krzyknąć: hej dziewczyno, i już jest tak? Już. No patrz, idzie. Hej dziewczyno! Hej dziewczyno, ono! No. Ono do nas! No ho, tutaj, ho, 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 ho. No. Co? Napij się winka. Dokąd tak pędzisz? Nie, nie mogę pić. Żygasz? Nie, w filmie gram. Aha. Ale co w filmie? Normalnie. Normalnie w filmie gram, nie rozumiesz tego? Jak masz na imię? Karol. Elka. A ty? Bogdan. Elka. No co, Karol, Bogdan, Elka. Chodzi o to, że gram w filmie. Idę do filmu, zaraz plan jest. Ale co? Jest? Plan filmowy. Ale co, na żarty, tak? No jak na żarty? Normalnie. No co, naprawdę? Normalnie, naprawdę. Ale co? Ale nie ma kamery, ani nic. Ale co ty tam grasz? Statystka. Na razie. Moja siostra gra tam główną rolę. Jedną z głównych ról, Lolita gra. No i mi załatwiła. Znam reżysera. Wiecie. Ty, jak ty masz na imię? Ela. Elka. A co trzeba zrobić, żeby zagrać w filmie? Trzeba mieć talent. Ale co konkretnie? Znajomości. Pieniądze.
Aha. Znajomych. Wszystko to, co mam ja. No, a wiesz co, bo nic nie mówię, nie? Ale jak my byśmy chcieli, to co? To ja załatwię. Tak? Oczywiście. Aha, make-up gotowy jest. Kto jeszcze do coś tam jeszcze było w strojach, jakieś kamizelki była mowa. Dobra, ale to próby to ewentualnie... No, zaczęliście to, chłopaki. To ujęcie jeszcze do panowie, tam dynamicznie, ekspresyjnie. Róbcie po prostu dużo zamieszania. To wejście zrobimy za kamery. Rzeczy. Jak najbardziej dynamicznie. Wy sobie gracie tak jak gracie, dobra. Kamera was odpisuje. No zejdź gówniarzu z góry, no. To jest scenografia, tu jest film. Tu się kręci film, przeszkadza. O co chodzi? Ja nie wiem. Panowie, eleganci na tą stronę, żule na tą stronę. Tomek gotowy, tak? Dobra. Dobra, spróbujmy ustawić akcję. Dobra. Dobra, uwaga, próba kamerowa będzie. Akcja! Słyszał pan o tym napadzie? Czytałem, że ludzie w mieście barykady tak, instalują. Dziwne wypadki. Spojrzeniem potrafi powalić no, kto konia, widział? Proszę kto go widział pana? Naprawdę? Panowie! Ktoś go widział? Pomożecie nam, panowie? Ale my nie wiemy, o co chodzi. Ale bestia! Potwór! Nie słyszeliście? Zabij! Ludzie! Trzeba się bać! Trzeba się zebrać w grupę i pozdrawiać ją! Ludzie! Kotek, biała łapka! Pomożemy! 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 To jest reżyser, nie? A tam, patrzcie, tam stoi ekipa aktorska. To są aktorzy. Tam stoi ten koleś. On drugi reżyser, nie? Drugi reżyser z Katowic przyjechał. Ten niedogolony taki, tak? No, no. A patrzcie, tam jest kamera, kamerzysta. I tam jest plan filmowy. Tam będą kręcić scenę w budynku. To ja tam z reżyserem pogadam zaraz. Panie reżyserze, ja mam taką sprawę. Panie reżyserze, i ja jestem siostrą to... tej pani, co gra na Lolitę. Ja bym chciała załatwić takie, poznałam takich kolegów w parku, ja bym chciała, żeby im załatwić, żeby oni zagrali rolę w tłumie. Dobrze. O, ale oni są bardzo fajni. Ale to z felą trzeba załatwić. Pani zna felę? Nie. Nie? Taka mała, sekretarz planu. Dobrze, a panie reżyserze, no. A ja mam też coś, jakąś rolę? Dobrze, w tłumie. Tak? A coś solo, panie reżyserze? Dobrze, solo w tłumie, tak. A koledzy, bo oni są, chodźcie. To jest Bogdan, to jest Karol. Niech się pan nie śmieje, oni są schodzi. Dzień dobry, Karol jestem. Ela. No i mogliby zagrać? No słuchajcie, ja wam powiem, że ról do grania nie ma, ale możecie pomagać. Jak chcecie się w Hociulach pochwalić, że pracowaliście w filmie, no to możecie popomagać, poprzenosić coś. Zawsze się jakieś ręce przydadzą tutaj. Daj popatrzeć, co to grają, coś. Kamera gotowa. Kamera. Poszła. Ale nic się nie dzieje. Co, pokaż. Pokaż. Nie jest. Ty. Co ja tak nie. Oj, facet. Ty. To facet za babę przybrany. To on na karierę tak robi. Jaki man. Do ciebie mówię przystojnie. Ja. No wiecie co, ludzie. Stop. Dobra. Jest dobra, Bogdan. Mamy to kupione. Bogdan, my nie możemy tego tak zostawić. Chodź. To trzeba załatwić. Ej, no nie łazić mi tu teraz. A co pan się za babę przybiera? Wstydzę się tego, co robię. Światła teraz. Ale poprawcie mi tutaj tę szafkę. Wpadek masz. Dobra, Kasiu, stańce kamerą, będziesz podrzucać teksty Mirkowi. Kamera? Poszła. Akcja! En, co ty robisz? Wyjeżdżam. Zostań. Pożenię się z tobą. Stop! Stop! Stop kamera. Coś zatrzymaj. Źle? Nie, Mirek, nie, za tobą facet się wchodzą. Cholera. Panowie, to jest plan filmowy, no. Wojtek, niech ktoś nad tym zapanuje, no. To jest plan filmowy, kręcimy tutaj film, wchodzicie w kadr w tej chwili. No słuchajcie, Mirek, stań teraz bliżej wyjścia. A nie tutaj. No trochę światło. Niech ktoś zamknie garderobę w ogóle. Postawcie tam kogoś, ja coś pilnuję.
Panowie, za kamerę, za kamerę. Ale nie tu! Za kamerę, nie tutaj, za kamerę. Panowie, za kamerę, bardzo tutaj, proszę. Z tej strony jesteście będziecie przeszkadzać, no zastanówcie się. Przepraszamy, przepraszam, no to chyba. Ty, ale Bogdan, wiesz co? Chyba nie bardzo wyszły te przeprosiny, wiesz? On tak kurde krzyczał, wiesz? Ty, Bogdan, a może trzeba mu było dać napić? Co? Wiesz, ja już nie wiem. Coś chyba było nie tak. Kamera. Akcja. Sprawdzam, czy łóżko jest w porządku. Przepraszam bardzo, panie reżyserze, bo stop, myśmy chcieli przeprosić, że weszliśmy w kadr wtedy. No i chcieliśmy powiedzieć, panowie, że przepraszamy. Kręcimy w tej chwili. Wyjdźcie, naprawdę, nie przeszkadzajcie, przeszkadzajcie. Nie przeszkadzajcie. Proszę tak dobra, powiedzieć, że... Panowie, proszę stąd iść. To się już więcej nie powtórzy. Prosimy, żeby nikt nie wchodził w czasie. No prosimy, dobrze? Widział ktoś gwint od kamery? Od kamery! Co? Gwint! Powiem ci, że... jest takie, to już... takie prawo w naturze, że jest dobrze pomagać w filmie. Gdzie jest takie prawo? W naturze. Takie... Nie, w naturze tak. To dotyczy po prostu każdego filmu. Jak pomożesz, to się coś dobrego w filmie wydarzy. Wiesz co, Bogdan? Wiesz co, że naprawdę... O, naprawdę... tu jest. O, no właśnie. Daj mi tak, to. Tak, jasne. Widziałeś? Pomogłem. Szukał, miałem w ręku, znalazł. I to właśnie się liczy. Weźcie te obiady, chłopcy z Chociul może. Darek, weźcie przesuwamy jazdę w stronę Bogdan! Alei. Bogdan! Bardziej. Do przodu, tam w stronę Bogdan, alei. Hono! Jeszcze bliżej hono, ty zobaczysz, hono! Panią z parasolką poproszę ciut bliżej po alejce. Dobra, parasolkę postaw bliżej, bo Bogdan, w świetle zobacz jest teraz. Mają jazdę. No uwaga, tamten łysy. Statyści, akcja! Ale panowie, nie rozpraszajmy się, kurczę, czas leci. Zbijamy się. Nie ma czasu na plan nocny. Owens! Podstawcie auto już dla techniki, niech tam staje auto szybciutko. Zbieramy się, ale już szybciej. Szyny, ładujcie szyny. Zaraz będzie ciemno i wiek, zastrzemy czas. Łukasz, za reflektory, jazdę rozmontowujmy, zbieramy statyw, nie zapomnijcie. Bierz tą jazdę i jedziemy. Ezekiel connected them dry bones. Ezekiel connected them dry bones. Ezekiel connected them dry bones. Now hear the word of the Lord. Well, your toe bone connected to your foot bone connected to your heel bone, your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your... Aha, którą ręką mi się robi? Lewą? Jaką tu sięga? Lewą. Akcja! Dobra, stukania wystarczy, Władek. Teraz pomieszaj trochę. Ale nie widać tego, że mam pusty garnek? Stop, ale proszę wszystkie osoby spoza ekipy o opuszczenie planu. O, cześć chłopaki. I co? No i co?
No co, co? Tam, z filmem. Grają. Trzeba być cicho, koledzy. No tak. No słuchajcie, tu jest reżyser. Widzieliście ten suchy, wysoki, nie? No. Ale... A on gra w filmie. Oczywiście, że gra, Johanna. Bardzo niesympatyczny typ. Ten Johan. A, Johan, no, no. Ale wiesz, to są aktorzy. Pamiętajcie, bądźcie mili dla wszystkich. Pomagać. Bądźcie mili dla tej z Warszawy. O czym właściwie jest ten film? O życiu. Czyli coś takiego, że można się będzie wzruszać. Wiesz, jak ktoś zobaczy i się wzruszy, to już jedna sprawa. Ja kiedyś się wzruszyłem. Kiedyś oglądałem film ten, Lessie. Tam był taki moment, wzruszyłem się. Wiecie, po czym poznałem? Łzy miałem w oczach. To ja się też wzruszyłem. Tak. Kiedy? Jak mnie ojciec zbił. Panie Bajer, gdzie ja mam tą papugę postawić? Bo nie wiem. Ostrożnie miejscu dokładnie. Nie, nie, tutaj. Dobra. Bogdan, daj ten świecznik. Pan Sławik kazał. Tutaj postaw. Przepraszam. Czarny. Jazda będzie w tej scenie? Wychodzę. Ej, ty, papugę. Papuga do salonu. Papuga salon. No ale to nie. Papuga nie gra tutaj. Tam na stolik, pod okno. Pod okno na stolik. To my tą papugę. W salonie, tak, w salonie. Tam w lewo. W lewo stronę. Tam. Dobra, dobra. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. My możemy prosić autograf? Poprosimy. Nie, no naprawdę? O kurczę. Tak, to takie śmieszne. To mój pierwszy raz. Komu? Karolowi. 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 Karolowi? Kasia. 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 A to komu? Bogdanowi. Wszystko jedno na której stronie? Tu. O. Bogdanowi. A pani to ten? A pani jest aktorką? Tak. A wy? Co to robicie? Bo już kilka razy was widziałam, jak latałyście po planie. Bo my też tutaj będziemy. My do filmu. Tak? A kogo? Generalnie tłum. Tłum, ale... Ojej. A co w Warszawie w ogóle? A skąd wiecie, że jestem z Warszawy? Tak mówią. No. Nie, w porządku. Ze stolicy. Ja byłem w Warszawie kiedyś. Kupiłem... A wy skąd jesteście w ogóle? My stąd. Znaczy spod to. W Domu Kultury. Aha. Tam w Warszawie. A, no. Tam kupiłem kiedyś bardzo dobrego hot doga na Dworcu Centralnym. Była pani na Dworcu Centralnym? No nie raz. My pierwszy raz z aktorką rozmawiamy. Nie. Mam koszulkę za kartę. Nie mogę. No to ja nie wiem, może garderobie jakoś. A pani tak? Kasiu, pani Kasiu, a ten rola Hajda to już zajęta? Zajęta już. Zajęta jest. Za chwilę wszystkie role będą zajęte. Elka nam nic nie załatwi, nie? A kto się liczy w tym filmie? No? Ci, którzy grają w filmie, nie? No tak, dokładnie, Bogdan. My musimy teraz sami coś sobie załatwić, bo inaczej nie zagramy, nie? Czyli co? Nie zagramy. Bogdan. Trzeba działamy. Działać. Tak, no. Musimy działać. No. Do roboty, do roboty. Dajcie inny surdut temu statyście, nie taki jaskrawy. To trzeba stąd tu przemknąć. Obiady na drugą stronę. Karol. Bogdan. Mirek Gancarz. Co na to żona i dzieci, że pan gra w filmie? Proszę? A co na to żona i dzieci, że pan gra w filmie? Cieszą się. Bo jego żona nie wie. Cieszą się? Czego nie wie?
że on gra w filmie. Bo moja nie wie, że gram w filmie. Grasz w filmie? No. W jakim filmie grasz? O tu. No, tu, tutaj. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. A, w naszym? No. Gramy statystów. Mieszczan. Tak. Mieszczan, przechodniów. Mieszczan, przechodniów i statystów. Gratuluję. Czyli społeczeństwo. Przepraszam panów, ale chcę skończyć obiad. No. Tak, tak, proszę. Ja mu kupiłam taki ładny sweter. Przepraszam, gdzie tu możemy coś zagrać? I zamienić tam tego w kapelu. No właśnie, wie pan, bo jesteśmy aktorami i mamy teraz czas. Bo nam Elka załatwiła. Nie macie angażu, no to... Panie reżyserze, chcielibyśmy dostać angaż do tego filmu. Tak, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, jesteśmy aktorami. Nie do nas w tej sprawie. Tam jest Fela, do Feli się zgłosi. Asystentka tam stoi. Tak, 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 oczywiście. Ale tylko... mówimy, tak, angaż, angaż, chodzi nam o angaż. Do Feli, no. Dobrze, ale zejdźcie z planu w tej chwili, zasłońcie się światło. Mamy słońce, dobra, to w słońcu będzie lepsze. Boże, słuchaj, mogłabyś poprawić ulicę makijaż? Pani Fela. No, która to? Nie znacie jej? Statyści ruszają na kamera. Dzięki. Fela to tamta mała, czarna. O 10:00, żeby było wszystko już na miejscu. Ja bym chciał o 10:00 zacząć. Cześć. Cześć. Pani Felu? No? Bo tu w tym będzie kabaret taki. Mhm. Bo my byśmy chętnie pokazali parę numerów. My byśmy tylko pokazali, a pani powie najwyżej, że nie. To szybciutko będzie, tak? 5 minut, dobrze? Trochę za dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Uwaga! Bogdan, szybko, szybko! Piosenka w języku esperanto... El Estelete. El Estelete, que noi portiano su porte cicche, que noi solda, cara brudina, capricina, trubadina, tra la la. Tu stella, stella, tu stella, stella, cara brudina, capricina, trubadina, tra la la. Tu stella, stella, que noi solda. No. A teraz numer pod tytułem Flat. Łukasz! Bo tam się obsuwa. Jesteś na górze! Niech ktoś poprawi szyld nad kabaretem, tutaj Biedronkę. Naśladowanie słynnych ludzi. Niżej tego para! Niżej tego para daj! A teraz... To długo jeszcze potrwa, nie, bo... Zaraz jest koniec. Nie, nie, już końcówka. Zaraz jest koniec. Dwuczęściowy ptak. A teraz tam. Kra, 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 kra. Teraz... Sebastian. Słuchajcie, pilnujcie żarówek. To jest smutna piosenka. Szumi wiatr wśród szczytów gór, pada śnieg i tam i tu, spod jednej z gór. Gdy padał śnieg, mały Sebastian urodził się już od najmłodszych swoich lat. Samotny był jak polny kwiat, bo matka jego umarła mu. Dziękuję. Za chwilę wielki szlagier sztuki włoskiej, zwanej italiańską. Piosenka pod tytułem, nie ukrywam, bardzo zaskakującym. Jerzu, zadzwoń. Unta Questa. Boguś. Bogdan, Bogdan, dawaj, daj siebie wszystko. Un ta questa non toretto se io ventore pahe en todo sta dentrigo en to en ta fe un ta questa montore io stasiro monta fe en ta questa montore tito e przynieście mi moją perukę. Panowie, przepraszam. Panowie to chcą w kabarecie pokazać, tak? No może nie wszystko. A na którym numerze najbardziej by panom zależało? Dwuczęściowy ptak. Akcja! Jeszcze nie. Dobra, pojedynczo pomidory teraz. Kto mi się tam rusza? Nie, ta... za dużo leci na raz. Drugi stolik, dalej. Dobra, Fabio, teraz król, mam cię. Słuchajcie, nie widzę troszkę tych pomidorów, dobra.
O, bardzo ładnie. Stop, mamy to. Dobra, kurczę, może być. Technicznie ok. Do wzięcia. No, to był dobry rzut i to się czyta. Robimy lolity teraz. Niski statyw. Weź te lolity. Na miejsce ustawiamy się na wejście lolity. Dobra, kamera. Poszła. Uwaga, akcja. Madame Lolita! Brawo! 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 Stop, 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 stop. Ci dwaj panowie w kamerę patrzą. No miejcie litość, kurczę, przecież taśmy mamy ile mamy, obsługę mamy. Wam nikt nie mówił, że się w kamerę nie patrzy? Wy tego nie wiecie. Ale panowie, panowie, to jest kamera, panowie poznają, nie patrzeć w obiektyw. Czyli rozumiem, że mamy nie patrzeć w kamerę. No, no doskonale pan rozumie, no fantastycznie pan rozumie, wreszcie. A ja już panów sobie zapamiętam. Ja jeszcze nie zagrałam, bo się przygotowuję do roli, nie? To nie można tak szaleć, nie? Tylko trzeba swoje 5 minut wyważyć, koledzy. A nas reżyser zauważył. O, coś tam słyszałam, tak? W kabarecie czy coś. To było tak, że zatrzymał całą akcję i powiedział, że nas zapamięta. No, 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 to słyszałam, to słyszałam. Także wiesz, my teraz możemy ci coś załatwić, jak chcesz. Co ty? Chyba wyście oszaleli. No przecież po prostu wam odwaliło, chłopaki. No kurczę, czy wy nie... Normalnie czuję, że nie macie wdzięczności jakby nie, dla mnie. Nie, wiesz, spokojnie, jeżeli chcesz... Nie, daj rękę, nie. Weszliśmy do świata filmu. Nie, weź łapę, nie? Nie, no Bogdan, weź łapę. Świat filmu jest, wiesz, magiczny i widzę, że kompletnie nie wiesz, o co chodzi. Nie obczajaj się, my spokojnie możemy ci załatwić. Nie, no kurde, Karol, no nie, no po prostu nie... Karol, nie odpieprz się, Karol! Ale Bogdan, nie idźcie za mną! Nie idźcie za mną, no! Możemy ci załatwić, że cię reżyser zapamięta. Ja już sobie nie wyobrażam tego filmu bez nas. A jaką rolę panowie tutaj na planie pełnicie? My? Tu gramy. Aktorzy, tak? Mhm, tak. A skąd panowie jesteście? Z Chociul. W Chociulach jest jakiś teatr? Nie. Może chociaż Dom Kultury? Ja sobie nie przypominam. To ja też nie. Idźcie troszeczkę szybciej, bo my mamy... Gdzie zdobywaliście swój warsztat aktorski? Chodzi o... Warsztat aktorski. Panowie są aktorami. Gdzie zdobyliście swój warsztat aktorski? Od... Elka załatwiła wszystko. Która z aktorek z planu Dr. Jekyll i Mr. Hyde się panom najbardziej podoba? Pani Lolita. Ta po lewej. A spośród aktorów światowych macie jakichś idoli? Moim to będzie... Idol. To będzie... Pan Babiarz. Czy ten film zmieni coś w waszym życiu? Ja poważnie myślę o swoim aktorstwie. Ja uważam, że całe nasze życie się już zmieni. Skoro się zmieni, to nawet nie wiem, co będę robił. Czym się pan wówczas zajmie? No to ciężko powiedzieć, bo tak wszystko będzie wyglądało inaczej. Na pewno, bo ja hoduję prosiaczki w tej chwili, to na pewno sprzedam swoje prosiaczki. To będzie, no, tak, zajęcia na tydzień. Uwaga, próba! Akcja! Dziewczyny! Słowik! I panowie, proszę już! Dorożka! Kłusem, kłusem, szybciej! Dobrze! Stop, dziękuję! My. Ja dziękuję. To my dziękujemy. My. Musimy się starać teraz. Nie, on nie ma. Nie mówię do ciebie, ale nie wiem, co na kolana. Zdecydowanie bardziej wywaliła mnie Amelia. No nie, to, że wszystkich na miejsca w tej chwili. Tak, ustawiamy się do ujęcia. Poszła kamera.
Uwaga! Akcja! Ej, co wy robicie? Nie patrzcie się! Idziemy! Czemu żeście się zatrzymali? Nie, stop! No nie, jeszcze pies. Stop. Zabierzcie tego psa. Nie. Panowie, no ale sobie stąd. Ja już mam was dobrze. Ale teraz było dobrze. Nie, panowie, absolutnie to jest do kitu. Naprawdę, albo się patrzycie w kamerę, albo wchodzicie w kadr, albo teraz się patrzyli i się zatrzymali, tak? Chcieliśmy się wyrwać z tej bezosobowej masy statystycznej. Ale tu się powtarza nie pierwszy raz. Panowie kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. A to myśmy nie wiedzieli. Czy wyście zdurnieli? Władek, odejdź w ogóle, nie dyskutuj z panem. Nam się tak życie zmieniło. My nie możemy wrócić do domu, panie reżyserze. My musimy tu grać, bo musimy... My karierę musimy zrobić tutaj. Po prostu wiemy, że to trochę tak nie w porządku, że pana akurat musimy tym obarczyć, ale my u pana Niech nam pan pozwoli. Niech nam pan pozwoli. My nie znamy za dużo reżyserów. W zasadzie to tylko pana trochę znamy, panie reżyserze. Ale nie rozchodźmy się do dubla. Czy dubla robimy? Tak, dubel, ale bez was już, bez was. Naprawdę nie jesteście mi już potrzebni. Proszę oddać stroje i definitywnie opuścić plan. Won. Po prostu won. Wojtek, pożegnaj panów. Panowie, proszę oddać stroje do rekwizytorni i proszę mi won stąd, natychmiast. Nie mają wstępu na plan. I nie macie wstępu na plan, to jest dla was jasne? Jasne, won. To wszystko przez to, że jesteśmy ze wsi. Bogdan, nie poddawaj się, Bogdan. Przecież mi też jest przykro, a się nie położyłem. Kurczę, my musimy żyć, Bogdan. Bogdan, ty musisz wstać, ty musisz chodzić, ty musisz żyć, rozumiesz, Bogdan? Ty, ja wymyśliłem, my zrobimy własny film. Nie kupiłeś prosiaczka, mamy pieniądze. W rolach głównych, Bogdan, w rolach głównych. Dobrze, czy są kamery? Nie ma. To papierosy, proszę. Cześć, Elka. Bo... Nie wiedziałam... Nie widać. Co? Co? Ja widziałam brak filmu i się okazało, że mnie tam w ogóle nie widać. Nie płacz i zacznij wszystko od początku. Lolita przyniosła. Siostra, znaczy się moja, przyniosła gotowy, wymontowany fragment i puściła mi tam, gdzie ja grałam, mi w ogóle nie widać. A wasze wyszły, widać was? No. Nie mogę. Grasz w filmie? Nie, żygam. Albo daj. Już się nic nie da zrobić. Kariery nie będzie w telewizji. Będzie. Elka, ale my robimy film, mamy kamerę. A co wy możecie zrobić? W ogóle się nie znacie na Elka. Tym. Ja już po prostu zrozumiałam, że od filmu nie ma Elka. Odwrotu.
nie ma odwrotu. Elka, ale my Jezu, robimy film. Mi się życie złamało. Nie żadnej kariery, kariery. Jeżeli nie będzie żadnej kariery w telewizji. Elka, nie płacz. I ja od techników, chłopaki, tak się staram. Ja w apelach brałam udział i normalnie by nie wyszło. Ja nie palę, nie piję, chłopaki, nie dawajcie mi. Napij się, to ci dobrze zrobi. Chłopaki, ja Elka, tego nie zniosę. No nie płacz, my robimy film, swój. A wy możecie, jaki film zrobić? Czy w ogóle nie znacie na tym? Robimy film o matce. Ja jestem za młoda. Nie, zagrasz matkę. Staro wyglądasz, nie martw się. Ale jako matka zagrałabym. Ta. Ale będzie mnie widać. Będzie cię widać. Mogę obiecać, że będzie mnie widać, proszę. Będzie cię widać, naprawdę. Przyrzekam, będzie cię widać. Ale się cieszy, chłopaki. Wyobraź sobie, że Bogdan prosiaczka nie kupił i kupiliśmy kamerę. Jak to nie kupiliście? Normalnie. Słuchajcie, ale pieniądze dostanę za to, nie? No, dostaniesz, Elka. Dostanę? No to super, chłopaki. Jezu, najważniejsza jest przyjaźń. No, pewnie, przyjaźń jest najważniejsza. Bo cię człowiek musi cenić, a jeżeli się tutaj cenić, najmujecie do filmu jako człowieka, no to oczywiście... Ja mam znajomego w kinie. Kamerę w krzakach schowaliśmy. No to chodźmy. Zastanawiam się tylko, czy wracać do mojej kotuni. Panie doktorze! Panie doktorze! Mój prosiaczek jest chory! Kim jest ta kobieta? To jest moja matka. Rosz powinny pomóc. Dziękuję, prosiaczek się już czuje lepiej. Panie doktorze, chcielibyśmy w podziękowaniu dać na pamiątkę. To szybko, bo prosiaczek nie żyje. Wierzga.